Właśnie dziś. Właśnie dziś przeżyję ten dzień dobrze. Nie próbując natychmiast rozwiązać moich wszystkich problemów. Jestem w stanie czynić przez 12 godzin to, co przeraża mnie, gdy pomyślę, że miałbym znosić przez całe życie. Właśnie dziś będę szczęśliwy. Spróbuję w ten sposób pokazać, że rację miał Lincoln, mówiąc: ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Właśnie dziś dostosuję się do tego, co jest, a nie będę próbować naginać wszystkiego do moich własnych życzeń. Przyjmę los taki, jaki mi ten dzień przyniesie, i postaram się do niego dostosować. Właśnie dziś spróbuję ćwiczyć mój umysł. Nauczę się czegoś użytecznego. Nie będę próżnować. Przeczytam coś, co wymaga wysiłku umysłu i koncentracji uwagi. Właśnie dziś będę się doskonalić duchowo trzema sposobami. Wyświadczę dyskretnie komuś coś dobrego. Gdyby ta osoba dowiedziała się o tym dobrym uczynku, to nie będzie się on liczył. Wykonam przynajmniej dwie rzeczy, na które nie mam ochoty. Spróbuję nie okazać, że moje uczucia zostały zranione. Mogę czuć się dotknięty, ale dziś tego nie okażę. Właśnie dziś będę zgodny z otoczeniem. Postaram się wyglądać jak najlepiej. Ubiorę się odpowiednio. Będę mówić spokojnym tonem. Będę uprzejmy i nie będę nikogo krytykować. Postaram się nie doszukiwać wad i nie będę ulepszać nikogo, ani nikim kierować z wyjątkiem samego siebie. Właśnie dziś będę miał plan działania. Może nie będę trzymał się go ściśle, ale będę go miał. Uchroni mnie to od pośpiechu i niezdecydowania. Znajdę spokojnie pół godziny tylko dla siebie i odprężę się. Postaram się wtedy popatrzeć na moje życie w nowy sposób. Właśnie dziś pozbędę się obaw. Przede wszystkim nie będę się bać cieszyć tym, co piękne. Spróbuję zaufać, że to, co ja daję światu, wróci do mnie z powrotem.